Siema robaczki! Mamy sobotę, dzień taki bardziej lajtowy, więc jestem w warsztacie, żeby posprzątać sobie burdelik z całego tygodnia. Wczoraj na przykład robiłem dukato, na dworze robiłem dukato, bo mamy dwa podnośniki, ale tam też kurde transportery stoją i busy, nie? Transportery, żebyście myśleli, że do wojny się tu przygotowywuje. Nie, transportery opancerzone. Takie z DHL-u, takie busy białe, Mercedesy, Sprintery i tym podobne inne. No i o, zaczęło lać, to potem wszystko wrzuciłem tutaj do warsztatu, o, narzędzia pokładzione byle gdzie i tak dalej. Burdel, po prostu burdel, nie? A, także o, wymieniałem na przykład wczoraj te odbojniki, to się nazywa? W Ducato, to są od spodu. Tak, one są do ramy przykręcone z tyłu na ten, żeby belka nie uderzała wyżej, tylko dotąd, i już były takie, nie ma ich tu po prostu, one powinny być gdzieś tak dotąd, nie? No, ale wiecie co, jakie to jest dziadostwo, żeby to odkręcić, to macie tam do podłużnicy tam takiej tej przykręcone do tego, do ramy, bo to ramy ma, kurde, żeby to odkręcić, żeby tego gwintu nie zepsuć, teoretycznie wiecie co, tu jest taki klucz z haczykiem, ale to trzeba zapomnieć, to jest. I to auto nie jest wcale takie stare, ma tylko parę latek, nie? Także pomału stukanie, pukanie, tak czy owak. Tutaj to było tylko chwycone na dwa punkty, trzeba było tam od spodu się, kurde, robić, cudować, żeby to przyspawać, żeby to odkręcić. Dziadostwo, dziadostwo straszne, no. Te transportery nowe są tak dziadosko robione, że głowa boli. Te busy. Że ja wam pokażę go. Tu mamy titinkę. To zobaczcie. Jak lakier schodzi w tych samochodach, jak one są lakierowane, i to jest fabrycznie lakierowane, tak lakiery schodzą z tych samochodów, to już jest goła blacha. Tu już nawet podkładu nie ma, tu był podkład jeszcze, ale tu już jest goła blacha. Ten samochód nie będzie lakierowany, przepraszam, nie będzie lakierowany, bo nie, no, on to jest samochód roboczy, o, facet tutaj jeździ, drzewa ścina, to jest samochód po prostu taki wołek roboczy. I to wszystko, on ma być sprawny technicznie i cała filozofia, no. Ja te odbojniki, o, pokażę ci. O. To. Teraz są białe. To wymieniałem wczoraj. No i oczywiście jak już ściągałem, to już hamulce nowe założone, komplet. Wszystko z klockami. O, auto jedzie na przegląd. Ale wiecie co? Powiem wam, pozmieniało się u mnie. Oj, pozmieniało się u mnie. I moje projekty stoją. To jest takie, powiem wam, ta korona. Uwaga, będzie narzekanie. Także się przygotować, długie narzekanie, weźcie sobie kawkę, zróbcie. To wam poopowiadam troszkę. Bo niektórzy mówią, a Sylwester, a bo kurde, ty to tak masz dziwnie z tymi podnośnikami, a nie masz tego, a nie masz tamtego, a robisz to, a tak ciężko. Słuchajcie, takie są czasy. A propos podnośników, to mamy tam dwa duże podnośniki na hali. Ale zawsze jest jakaś robótka, no. Także jak trzeba, to i się robi na chodniku. Taka jest prawda, bo się czasy zmieniły. Słuchajcie, mój warsztat, to wyglądało wszystko inaczej. Bo ja w warsztacie pracowałem sam. Dosłownie zamknięte wszystko na cztery spusty było, brama zamknięta, mnie nie było. I jak ktoś do mnie dzwonił, że chciałby przyjść samochodem, kiedy mam wolny termin, to mówiłem, przyjdź pan za rok. Serio tak mówiłem. Dlaczego tak? Dlatego, że ja robiłem samochody zabytkowe. Jeszcze 3 lata temu, tak powiedzmy. I jak ja miałem u siebie w garażyku samochód zabytkowy, przykładowo jakiegoś tam Jaguara E-Type'a, czy tam jakąś starą BMW 6 czy coś, to żeby mu zrobić blacharkę, to ja potrzebowałem rok, czy to pomalować. Także naprawdę, rok. A jak zazwyczaj miałem także dwa samochody, dwa stanowiska małe, wiecie co? I to są inne stanowiska. To nie są takie stanowiska, że się go bierze i podnośnik i to stoi, wymiana hamulców, godzina, żeby nie za długo, bo klient nie zapłaci. Nie, to są inne przeliczniki, inne obliczenia i tak dalej. Dlatego robiłem sobie takie na przykład dwa samochody zazwyczaj jednocześnie, a dodatkowo dla mnie robiłem sobie na przykład projekt mojego Land Rovera, projekt Jaguara. Tam mam jeszcze i tak kupowałem sobie takie jakieś samochody, coś tam trafiło. Taką Skodzinkę, to też jest moja, żeby sobie ją coś tam po wypadku naprawić, zrobić. Tutaj stoi, pod namiotem stoi jeszcze Lupo i tak dalej. Tam mam jeszcze, o widzicie, widzicie, coś wam pokażę, bo tu mam jeszcze Vito. I to Vito,
Bo ten mój warsztat, jak myślę, to wcale nie jest takie małe wszystko. Bo tam są pomieszczenia, tam są pomieszczenia, tam są pomieszczenia. No, takie wito. Słuchajcie, to jest wito po straży pożarnej. Jest świetne wito. I to wito, ono ma, wiecie co, i już stoi jakiś czas u mnie. Wszystko jest ok. Naprawdę samochód ma mały przebieg. Skrzynia, zobaczcie, automatyczna. No nie chce mi się tego wyciągać, ale ma tak, fotele obrotowe i chciałbym, tam zobaczcie, przyłącza ma różnego rodzaju. O mówię, to jest samochód po straży pożarnej. I ten samochód jest w planie przerobić go na taki mały kamper. Bo w dobie właśnie korony, kryzysów i tak dalej, to jest teraz ostatnio bardzo, bardzo popularne. Dlatego chciałem go sobie przerobić na kamper, ponieważ mam frezarki CNC do drewna. Meble sam do siebie robiłem do domu, to nie zaś takie skomplikowane, te wszystkie te rzeczy. Całą w sumie stolarnię mam. Różnego tam hoble, nie hoble, zresztą wam pokażę, co tam tego. Także, o, tutaj stoi, zobaczcie, hobel. Sorry za bałagan, ale to jest piwnica, to jest takie wrzutowe, tu jest po prostu wszystko. Także hobelka mam tutaj. Mam piły różnego rodzaju, tam przykładowo no, takie drobne wyżynarki mam do tego, mam takie piły, mam frezarkę CNC, jak już wiecie. Także naprawdę meble mogę robić tutaj do tych kamperów spokojnie. Zobaczcie, mam taką piłę jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Także narzędzi do drewna, wszystko co potrzeba naprawdę mam. Piły stołowej nie mam, miałem, ale rozebrałem ze względu na miejsce. I teraz tak, zobaczcie. Tutaj mam na przykład takie pomieszczonko kolejne i w tym pomieszczeniu normalnie stał sobie jakiś tam samochodzik zabytkowy i tutaj sobie po prostu stał czasem rok. I to była dla mnie praca wymarzona. To była praca wymarzona, znaczy tam dozer stoi, też się wyciągało samochód jak po wypadku. I teraz tak, kaloryferki, spokój, cichutko, cieplutko i tak sobie tutaj po prostu dubałem. I to jest moja praca. Tutaj mam koła angielskie, tam jest stanowisko spawalnicze, lutownicze i tak dalej, do obróbek takich innych. I to jest moja praca. Nie naprawa klocków hamulcowych, jakiś tam, o na przykład zobaczcie, ten Fiat Ducato. Teraz tak, no przyjeżdża facet, no trzeba listę zrobić, panie, no ale jeszcze te obrysówki nie działają, też trzeba wmienić. I się zajmuje taką gównianą robotą. No przecież mu nie powiem, że słuchaj, wymienię ci klocki, ale te żaróweczki to idź gdzie indziej wymieni. No nie, bo się robi kompleksową robotę od A do Z. Chociaż, no mówię, to nie jest mój konik. To nie to, że nie lubię takiej pracy, bo ja się lubię dubać przy autach, ale to nie jest mój konik. Ja ten warsztat budowałem po to, żeby naprawiać samochody zabytkowe. I teraz zapytacie, a to dlaczego robisz te hamulce, a nie samochody zabytkowe? I ja już wam mówię dlaczego. Dlatego, że mieliśmy koronę przede wszystkim. I mamy teraz wojnę. A Niemcy, możecie się w Niemczech dzieje, jak nie wiecie, a Niemcy to jest taki naród, że jeżeli wyjdzie do telewizji pan minister środowiska i powie, słuchajcie, dzisiaj mamy smog, smog, nie taki smog jak tam w ten wawelski, tylko smog zanieczyszczenia, żeby nie jeździć samochodami, tylko kolejką, to wszyscy Niemcy, tak, dobrze, proszę pana, jeździmy kolejką. Tacy są Niemcy. I teraz tak, jeżeli w telewizji mówią, że mamy kryzys, to Niemcy nie wydają pieniędzy. Niemcy są bardzo bogaci i wierzcie mi, ja mam ten warsztat w takiej willowej dzielnicy, i tu praktycznie każdy w garażu ma jakiś zabytkowy samochód. Dosłownie, bo to był taki trend kiedyś, że to była inwestycja w samochody zabytkowe. I po prostu ja te samochody robiłem. Świetna praca, bez pośpiechu, naprawdę super. Ale, chociaż mają miliony na koncie, ale jak wyszedł nasz cysosz tutaj i powiedział, że mamy kryzys, żeby pieniądze oszczędzać, to Niemcy oszczędzają. I nie przyjdą do ciebie z zabytkowym samochodem. A żyć trzeba. A żyć trzeba, opłaty trzeba robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego robię jakieś tam hamulce, żarówki wymieniam i tym podobne. Ale pomału się koniunktura zmienia. Także mam nadzieję, że znów będę sobie tutaj w tym garażyku postawię
jakiś zabytkowy, tam ktoś już dzwonił, starą bemkę jakąś ma, całą blacharkę do roboty i tak dalej. Także mam nadzieję, że po prostu nie będę musiał wymieniać tych hamulców, bo mówię, no to nie jest moja robota, no. To nie jest moja robota. Robię to, jak to się mówi, z braku laku, kit dobry. No. Tak to wygląda. O, tak, 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 takie wyjaśnienia. Coś tam jeszcze? Nie, biorę się w Ducato, będę musiał teraz zrobić, wyciągnąć, bo uderzone tam było od spodu, to co wam Ducato pokazywałem, uderzone od spodu, żarówki powymieniać, może coś nakręcę z tego, tylko to jest, no nie jest to aż tak ciekawe, jak obróbka blacharska na przykład zabytkowego samochodu, no, no niestety, no. No ale co, co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz. Ode mnie to wszystko przy sobocie, trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że wam wyjaśniłem, nie? Co i jak. A propos tego Vito jeszcze, to piszcie mi może, jaki byłby pomysł dla tego kampera. Bo ja się za to wezmę. Ja się za to wezmę, naprawdę się za to wezmę, bo mnie to bardzo boli, że moje takie projekty po prostu stoją sobie na ulicy. Jak to się mówi? No nie na ulicy, u mnie na parkingu. Stoją sobie po prostu i czekają. No. Nie lubię tak, no. Ale no co zrobisz? No. Jak zrobiłem sobie zabytkowy samochód, to mogę sobie zaplanować to. Dobra, robię sobie do 15 przykładowo, sobie dubię tutaj, spawam, potem kończę i 3-4 godziny robię swój projekt. No teraz się nie da tego zaplanować, ponieważ przyjdzie ci facet, panie wymień żarówkę, panie wymień klocka, panie wymień zrób to, pan to, pan to, pan to, jakiś wężyk, jakiś coś. Pierdoły, które zajmują mnóstwo czasu, głowa rozpieprzona, terminów, wszystkiego. To nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie. A jak się robi samochód zabytkowy, to nie jest taka fabryka jak teraz, tylko to jest manufaktura. Naprawdę, to jest manufaktura i mi się to bardziej podoba. Może dlatego ten spokój. Klepię sobie jedną blaszkę, jak to się mówi, tydzień. I dla mnie to jest po prostu lepsze. Na tym się znam. To lubię robić. Dobra, ode mnie to wszystko. Postaram się z tym Ducato coś dzisiaj wieczorem wrzucić. Czym ta się ciepło. Cześć!